Remont rozpoczął się wiosną ubiegłego roku. Prace ruszyły pełną parą. Do jesieni budowlańcy z firmy SKB mają zakończyć remont. Dworzec będzie nie do poznania. Wnętrza mają być nowoczesne i funkcjonalne. Będą pomieszczenia komercyjne, tak by obiekt zarabiał na siebie. A na pierwszym piętrze będą pomieszczenia dla organizacji pożytku publicznego i dla Straży Miejskiej. W tym miejscu będzie funkcjonował cały monitoring miejski. Po zmodernizowaniu dworzec będzie bardziej funkcjonalny, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dworcu będzie również zainstalowany monitoring, żeby poprawić bezpieczeństwo pasażerów. Dla niepełnosprawnych będzie oddzielne wejście i winda. W tym celu przerabiane są piwnice dworca z ciekawą konstrukcją sklepień. Wzmacniane są też kamienne fundamenty. Dworzec jest zabytkowy, więc najwięcej czasu i pracy kosztują budowlańców roboty związane z zachowaniem tych cennych elementów. Ale póki co prace idą zgodnie z harmonogramem. Pojawiają się w takiej trudnej budowie elementy, które mogą zakłócić ten tok. Są to elementy konserwatorskie. Odkrycie jakichś elementów może spowodować, że trzeba będzie coś odtwarzać, a w związku z tym będzie przesunięcie terminów. Pierwszą taką niespodzianką był strop. Stare drewniane belki były tak przegniłe, że trzeba było wymienić całość. Ale świetlik zostanie zachowany. Wymieniono już okna. Na nowe, ale drewniane i stylizowane na stare. Najwięcej serca trzeba włożyć w prace konserwatorskie, jak choćby teraz przy odtwarzaniu płócin podokiennych. Z tego co wiem, to na początku był zamysł taki, żeby ta płócina jedna była otworzona w całości. No tutaj zapada decyzja, że te płóciny mają być pod każdym oknem. Część trzeba odbudować czy odrestaurować. I no faktycznie ta praca jest dosyć mozolna. Przed ekipą remontową czeka największe wyzwanie – sala cesarska. Ma ona odzyskać oryginalny wygląd. Będzie tu restauracja. Już zaczęto odkrywać pod wieloma warstwami farby, kształty i barwę zdobień. Przez te prace konserwatorskie remont dworca kosztować będzie niemało, bo aż 19 milionów złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu własnego PKP oraz z Ministerstwa Infrastruktury.